postanowiłam wydać e-booka, ponieważ wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy projekt i wreszcie, że tak powiem, otrzepię się trochę z kurzu, bo do tej pory tak człowiek pisał tak bardzo analogowo, bo ja w ogóle analogowa jestem, a tu mnie zaintrygowało, że troszeczkę inny nośnik i może do innej grupy ludzi mogłabym z tym swoim pisaniem dotrzeć. A poza tym bardzo fajna ekipa, z którą się spotkałam, która wiedziała, jak mnie zachęcić, otworzyć i na tyle otworzyć, żeby stwierdzić, że przecież dasz sobie radę i potrafisz też również w takiej formie pisać. Bo powiem Państwu, że zupełnie inaczej się pisze książkę, która ma być papierowa, a zupełnie inaczej, która ma być potem wyświetlona tak bardziej właśnie na ekranie i w innej kompozycji. Zdałam sobie sprawę, że to zupełnie innych instrumentów musiałam używać.